harmonia, która spaja ze sobą trzy elementy. Pierwsza to jest staw skroniowo-żuchwowy, druga to są mięśnie, trzecia to są zęby. I chodzi o to, żeby była równowaga. A jeżeli nie ma tej równowagi, to zaczynają się pojawiać problemy. One mogą być na początku niezauważalne, dlatego tak ważne jest, żeby były pewne rzeczy, które można wykryć w bardzo wczesnym etapie i wtedy bardzo łatwo je naprawić, skorygować, żeby nie czekać, aż jakieś pewne zmiany się bardzo mocno posuną gdzieś tam w czasie. Też byłem na szkoleniach, w których gdzieś czasami ogrom tej wiedzy powodował, że gdzieś człowiek no, czuł się taki przytłoczony. A tu masz tak podawany małymi porcjami. Stopniowo ten obraz zaczyna się robić coraz bardziej taki czytelny, wyraźny. Oni bardzo mają usystematyzowane pewne rzeczy. Na przykład pewne rzeczy są kolorystycznie podane. Tu mamy zielony, tu mamy żółty, tu mamy czerwony. I to zaczyna powodować, że nie musisz się zastanawiać, tylko w pewnym momencie masz podaną jakby drogę do jakiegoś osiągnięcia, jakiegoś celu. Idziesz sobie w ten sposób, aha, pojawi się jakaś ta. No to teraz możemy zrobić tak albo tak. Którą drogę wybieramy? Tą. Aha, no to idziemy tak. Coś tam się wydarzyło na przykład i jest tak. No to znowu mamy rozwiązanie, na przykład A, B, C. Aha, tak, tak. To wszystko jest takie poukładane, logiczne. Pewne rzeczy już takie bardzo oczywiste zacząłem gdzieś tam delikatnie sobie wprowadzać i ja już widziałem po oczach pacjentów, że już zaczyna się coś tutaj dziać, że oni już czują się lepiej, że jest im wygodniej. To mi dodało, że zacząłem dużo więcej rzeczy zauważać i mam takie poczucie, że dzięki temu mogę lepiej służyć moim pacjentom, ale też czuję się jako lekarz bardziej taką osobą kompetentną, dlatego że potrafię więcej rzeczy zauważyć, potrafię wcześniej zareagować na pewne procesy, które się dzieją. To jest wiedza, którą każdy, absolutnie każdy dentysta powinien mieć. Po to, żebyśmy mogli właśnie pomagać pacjentom w sposób przewidywalny i też żebyśmy swoją pracą w sposób nieumyślny nie generowali jakichś kolejnych problemów.